Cześć, ja jestem Karla, a to jest Minecraft i witam was w drugim odcinku naszej hardkorowej przygody. Jak widzicie, mam już zbroję żelazną, mam ogarniętą farmę i zaraz wam pokażę mój mini domek, więc już schodzimy z F5. O, to był dobry widok, dobra. I tak, tak to się właśnie... I mamy pieska, bo trochę udało mi się tam dwa czy trzy kościotrupy zabić i wypadły kostki, akurat ten chyba poszedł na trzy. Chciałam jeszcze jednego, ale nie chciał się przekonać, więc tak to wygląda. Mam też właśnie kilo diamentowe, bo udało mi się chyba 5 diaksów, czy 4 zdobyć? Chyba 5, tak, bo mam tutaj jeszcze ten dobra, ten stół do enchantowania. Nie będę się ośmieszać. Mamy obsydian, bo wykopałam obsydian, mam sporo żelaza, mam jeszcze bajzel w tych... Jak to się nazywa? Jak? W skrzynkach, o właśnie, w skrzynkach. No i jak widzicie, mam domek. Ogólnie zbliża się ciemność, noc się zbliża, znaczy w sumie już jest. I tutaj widzę, że jakieś potworki na mapie są. Więc pójdziemy szybko spać. I dzisiaj... Dzisiaj chciałabym pójść poszukać krów, żeby ogarnąć sobie skóry i też żeby je tutaj kilka przyprowadzić i zrobić sobie ich hodowlę, no bo będzie mi trochę ich potrzebnych na książek. Trzcina już sobie tam gdzieś tam, o tam sobie rośnie trzcina. I ten, czy coś tu przypalałam? Nie, nawet węgla nie powkładałam. Aha, łowiłam sobie. Trochę właśnie udało mi się, nie chciałam pochodni postawić, trochę udało mi się tych... stringów pozbierać. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego tego na mnie naczajonego. Zamkniemy sobie. I tak właśnie tutaj jeszcze mi trawka porasta. Tutaj jeszcze, o właśnie tu chyba już nie mogę, bo tam nie porosło jeszcze. Ale tu w sumie mogę. Więc to zrobię. I tutaj, gdzie była moja stara dziupla, gdzie jest w ogóle wejście do kopalni, chcę sobie tutaj zrobić portal do Netheru, żeby tak troszeczkę dalej od domu, żeby mi to nie jęczało cały czas. I tutaj jeszcze dalej zrobię chyba podwójny ten żywopłot z, tutaj z tych liści. To jest tak sobie ławeczkę ogarnęłam. O, proszę, mogę sobie kucnąć, usiąść tak trochę. No i tak to właśnie wygląda. Porównałam tutaj terenu, dużo porobiłam właśnie poza nagraniem. Jeszcze ciągle mi dyrta brakuje, bo nie mam skąd skopywać, no ale to już mój problem. No i co? No i zaraz będziemy iść sobie na wyprawę. A ja chciałam wam jeszcze podziękować za to, że tak przyjęliście fajnie tą serię. No i za rady, żebym biła siekierką, więc teraz jak będę bić krówki, to będę bić siekierką. Bo tutaj mamy zboże, czy coś jeszcze, może bym wzięła sobie łóżko, wiecie co? Bo jednak jak wyruszam w podróż, wolę mieć zamknięte drzwi, żeby mi nic nie wlazło. Jak wyruszam sobie w podróż, wolę mieć jednak łóżko, że jak mi noc zostanie, to żebym sobie jednak mogła się przespać. Mam tarczę. Jeszcze łuku chyba nie mam. Nie mam właśnie jeszcze łuku. Mam wędkę sobie zrobiłam. Łuk stwierdziłam, że potem, bo nie miałam strzała, ale nakopałam po prostu tego flintu i miałam też piórek ileś tam, bo kurczaki zabijałam, więc nazbierało mi się strzałek. Także no. Coś jeszcze potrzebuję? Chyba nie, chyba tylko zboże, wiecie co, może jeszcze to sobie zbiorę. Od razu tutaj, o. Stwierdziłam, że taka mini farma, bo więcej mi tu nie trzeba. Sądzę, że to będzie wystarczająco. Super, tak. Tak, chciałam postawić pochodnie w wodzie na pewno. O, tu jeszcze. Tu mam dynie sobie rosną, bo właśnie miałam taki plan, żeby... z nich zrobić światła. Piesku, ty zostajesz, ja ci może zamknę, chociaż nie, dobra. Jak chcesz, to możesz sobie wybiegać, tylko nie skacz mi po tym polu. No i chyba, czy w sumie siekierka mi się kończy, to może bym sobie nową zrobiła. Jak zwykle, nieogarnięta. Karla, pozdrawiam. Więc zrobimy sobie... O, ładną, żelazną. Bo rzeczywiście ona ma tutaj ma 9, a ta ma też ma 9, a ten ma 6, a ten ma 5, więc rzeczywiście to bardzo się opłaca. Dobra, weźmiemy to i jeszcze może pochodnie, wiecie co? Może gdzieś tam będzie jakaś taka ta
Szukam tych, o właśnie. Może gdzieś będzie taka mini jaskinia, bo też chciałabym się udać do jaskini, tylko wiecie co, najpierw wolałabym sobie właśnie zenchantować bardzo ładnie moją zbroję, moje te wszystkie narzędzia, więc żeby być przygotowaną po prostu na każdą ewentualność, ten stack sobie schowam, a to sobie tutaj dołożę. Dobra, wychodzimy i idziemy sobie, tutaj mam dziuplę oznaczoną, więc w razie czego to sobie wrócę. I idziemy szukać krówek. Tutaj była, pamiętacie, była taka tutaj ta jaskinia. Ja ją zabudowałam, bo mnie drażniła. Są krówki i to całkiem dwie akurat. Dobra, wiecie co, może ja je... Szkoda, że nie mam linek, no ale niestety nie mam. Musiałabym się udać na bagna. Oj, owca ze mną przyjdzie. No dobra. No czemu nie? Musiałabym się udać na bagna, żeby pozabijać te zielone gluty. One się tam chyba... Slajmy nazywają, nie? Skoro są tak blisko tutaj, to ja je przyprowadzę, bo potem może być mi ciężko. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Na razie to ja je chyba do domku wprowadzę i zaraz ogarnę im tutaj jakąś piękną tą zagródkę i je potem wyprowadzę. No chodźcie, no. Piękne. Naprawdę beautiful, po prostu jestem z ciebie dumna. Serio. Czekajcie. Jestem z ciebie dumna, naprawdę, owco. Halo, halo, proszę państwa, tędy wchodzimy. Czy one są jakieś upośledzone? Przepraszam. No, nie umiecie wejść do domu. Czemu wy tamtędy chcecie? Tu macie drzwi. Elo. No. Rozwaliły system, naprawdę. Wiecie co? Wiecie co ja zrobię? Ja zrobię tutaj myka. O, tak właśnie. I wkopię je do tej dziury. Skoro one nie chcą do mnie do domu wejść. Ja chciałam być gościnna, chciałam być miła. Nie to nie. Zapraszam. A, patrzcie, patrzcie, jakie mądre. Jakie mądre. Tylko żebym ja zaraz sama nie wpadła, bo one mnie wepchną na pewno. Idź, idź tam, idź tam. O. Druga krowa też. Już, won tam, won. O, dziękuję. Ty też sobie możesz tam wejść w sumie. No, idź, idź. O, pochodnie wam postawię. No i macie za karę. Trzeba było być grzecznym, a wy co? Piękna zagroda, naprawdę. Co one tam robią? Nie, ja nie chcę wiedzieć. Noc się zbliża. Także ja się zamykam w sobie. Też mogłabym go... A zobaczymy, jak tą siekierką się bije, co? Może tylko wezmę sobie tarczę tutaj. O, dziękuję. Czekajcie, sprawdzę na mapie. A on sobie dalej tam poszedł. On nie lubi mnie już. Pajajająk! Idziemy na pajajająka, co? Może mnie nie zabiją. Co wy na to? O, idzie zombie. O, pająki zombie, ja nie chcę. Nie, dwóch naraz to ja nie chcę, bo one mnie zabiją. Ja się boję. No i teraz nie będę mogła spać. Mam pomysł. W kryzysowych sytuacjach, słuchajcie, jeżeli jesteście takimi lamami jak ja, możecie sobie... O nie, nie możecie sobie tak zrobić. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, tak się robi. Tak. Dokładnie i one tu nie wejdą. Ale wy nie możecie ich dropnąć. No chodź tu. Halo. O, tak, bo jak jesteś... tak. Ej, czekajcie, bo on mi tu wejdzie. No tak. Z cyklu jak nie walczyć. Ej, zombie. Chodź tutaj. No patrz, jestem tutaj. Macham do ciebie. Znaczy nie macham, bo zbiję sobie szybkę, ale... Oho, chyba słyszałam małego zombie. To ja nie chcę. Ale tutaj mi tylko pająk i ten zombie. Czemu to jest... A, bo to jest dynia, okej. Chodź tu. Ej, no już mi farmę wytłukł głąb, no. Zepsuł. Zepsuł mi farmę. Czy tam widziałam... Chodź tu. Masz. Masz. No chyba... Też idzie na 3?
z miecza? Nie wiem, nie mam w sumie porównania, bo się niezbytnio nie orientuję. Ale chyba nie, zombie są chyba dosyć odporne. Tak samo jak creepery. Okej, okay, co ja miałam? A miałam sobie farmę poprawić. Mamy trzy stringi, hehe. Możemy sobie zrobić łuk. I będziemy szczelać. Będziemy szczelcem, hehe. Tak, dobrze. No bo mam, czekajcie, jak się robi łuk? Muszę napiąć tamto, więc tu zrobimy tak, a tu zrobimy tak. O, yeah. Jestem szczelnikiem. I mam nasionka 3. W ogóle nie wiem, po co mi to oko. Znaczy wiem, że tam się jakieś alchemie i w ogóle tutaj odprawiają. Nawet już kiedyś podkę robiłam na oddychanie pod wodą, bo jak grałyśmy z Kami na naszym serwerze, to potrzebowałyśmy, bo chodziłyśmy do świątyni podwodnej. O, tutaj jeszcze zasadzimy. Dobra, skoro nie ma potworków, to ja się szybko idę przespać znowu. Wiecie, bo gdyby to nie był hardcore, to ja bym się aż tak nie bała, jak teraz się boję, że pójść i walczyć z tymi potworami. Niestety, no, że to jest hardcore, tak? To jak ja zginę, to po prostu nie wrócę. A teraz zabiję go z żelaznego miecza i zobaczymy, ile będzie tych. O, on sobie akurat stoi, mogę go po nogach bić. On mnie nie dosięgnie. Widzicie? 3 już? 4, no. Czyli rzeczywiście siekierka. Siekierka do... O, chodź, chodź, chodź. O, tam jest jeszcze jeden zielony ogórek. O, nie, 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 nie. Nie zro... No, nie! Przepraszam. Bo to przez te głupie liście, no. Nie. A tu coś jeszcze stoi? Chodź tu. Jeden. No. Dobra. Nieważne. Zapomnijcie. Zapomnijcie, że to widzieliście, okej? Okay? Tego nie było. Ja to wytnę. O, i kolejny zielony ogórek. No po co ich tu tyle, no? Ja sobie tak ładnie zrównałam teren, a teraz, kurczę... Albo tu za dużo drzew jest. Muszę chyba... Nie mogę tu walczyć, bo... One będą mi tu niszczyć. Też na 3 idzie chyba. Ze żelaznego też idzie chyba na 3, tak mi się wydaje. Creeper, zombiaki są chyba takie najbardziej odporne. Dobra, trzeba się tym towarzystwem zająć, ale najpierw to ja muszę pójść i wyciąć drzewko. Nie wiem, czy one nie są tutaj przypadkiem za gęsto zasiane i czy nie będę musiała ściąć też tych w okolicy tutaj, bo one... No nie, no aż tak liściami tu nie. Dobra, może spadną sadzonki. Chociaż tak daleko nie mam do tych świerków, więc mogę sobie zawsze potem pójść i je pościnać jeszcze. Ta tarcza mnie drażni, wiecie co? No, zasłaniała mi widok. A tu musimy podskoczyć aż. W sumie to po co jest ten miecz, skoro... Tak się muszę podsadzić. Halo, myszko? Tak, uwielbiam. Tak to jest, jak się ma myszkę na baterię i no... I się w pewnym momencie wyczerpuje. Dobrze, że podczas walki mi się... No, znowu. Teraz będę musiała ją wymienić po prostu całkowicie. Dobra, chyba. Ja. Dobrze, że podczas walki mi się nie zacięła, bo wtedy to już bym... Chociaż nie, no, uciekam i tak klawiszami, więc... Więc dobrze by było. Nie byłoby tak tragicznie. Dobra. Tutaj już mi wszystko porosło ładnie. Także no, tutaj sobie o. Też nie wiem, czy na pewno ja tak tutaj chciałam to robić. Chyba nie. A dobra, to nieważne. I teraz tak, gdzie by zrobić farmę? Co wy o tym myślicie? Żeby może tutaj zrobić przejście. Co? I tutaj dać płotki stąd i tak im tutaj ogrodzić. No, sądzę, że to jest dobry pomysł. Cieszę się, że się zgadzamy, tak? Tak świetnie zrobiłaś, naprawdę. Budowniczy z ciebie jest taki, że aż normalnie nie mogę to... Chociaż te kwiatuszki mi zostawię. Tylko te liście będę musiała stąd zabrać i tu potem to dyrtem wyłożyć. Te płotki i zrobimy sobie
czwórkę, nawet dwie w sumie, żeby było ładnie, symetrycznie, trochę patyków. Cztery wystarczą, chyba tak, bo to daje na środek patyki, tak, a tu nie, na odwrót. Jak ja nie umiem. Tu daję patyki, tak, a tu daję... O, i robię furtkę. Świetnie. Super. Dobra. Jej, mam furtkę. Jestem dumna z siebie. No nie ten klawisz. Okej, tutaj musimy postawić. Tu musimy zrobić tak. Otworzymy. I tutaj im może... Tak zrobimy na... trzy w tą stronę. Okej. Jej! Mamy pierwszą farmę, znaczy zagrodę dla zwierzaków. No nie, ta tarcza mi przeszkadza. Dziękuję. No idź mnie stąd. Czemu nie mogę tu... Nie mogę tu nic podstawić? Bo nie mam pochodni na przykład. No dobra. Hehe. Tak, ja i po prostu ogarnianie... No ale dobra. O, jest pięknie. Tutaj mają ładne wejście. Zaraz je tutaj przyprowadzimy. Chodźcie. Zapraszam Państwa. Może tutaj się nie zbagujecie. Chodź ta. Taś. O. I proszę mi się tu ten grzecznie ładnie robić. O. Dawać ekspa. Jest, mam małą krówkę. Dobra, idę po tą jeszcze jedną. Tą. Tu będę musiała to zakopać. Kurczę, nie mam dyrtu. Ciężkie czasy. O, tu jest drewno, tu sadzonki. Pozbieramy sobie, ładnie, kulturalnie, nie będziemy zaśmiecać. Chodź, owieczko, chodź. Tutaj chyba to zrównam kawałek i tam zrobię ten, chodź. Ło, jakiś dziwny dźwięk był przez chwilę. Tylko tak, żeby teraz mi nie uciekły, zapraszam tutaj. Chodź ta. I proszę bardzo, owieczki. Nie, mam małą owieczkę, ale super. No. Gdzieś go słyszę, a nie widzę. Tu jest. Dawaj ekspa, chodź tu. Oż ty, widzieliście? Wskoczył tu, to ja muszę to podwyższyć, żeby one mi tu nie skakały. Co tam jest? To drzewo? Wydawało mi się, że coś tam stoi. Ja już mam takie zwidy, że po prostu nie polecam. Mam jeszcze trochę tego. Także mogę sobie tutaj pójść i... Nie ma tu nigdzie potworka? Bo ja na mapie coś widzę. Nie. O, tu idzie jakiś zombie. Ale to on jest pode mną. No bo... Niemożliwe, że jest na dachu, nie? Nie, no nie wskoczyłby na dach, no gdzież? Dobra, YOLO. No, tak myślałam, że jest nade mną. Dobra, to musimy sobie tutaj. Ale to wtedy mi... Kurde, okno mi zasłonią te liście. Nie, wiecie, wiem co zrobię. Wiem co zrobię. O tak zrobię. I one nie powinny tutaj przeskoczyć. Nie są na tyle mądre, żeby zrobić tak. Nie umiał w parkury. Albo ewentualnie jeszcze jedno podwyższe tutaj. To muszę to samo z drugiej strony zrobić. Muszę pójść płotki dorobić. O, nie powinny tutaj przeskoczyć, ale wiecie co? Może dla bezpieczeństwa jeszcze jedną tutaj dać? Nie, one nie są na tyle mądre. Daj te spokój. No dobra, do dziury nie wejdą, ale naprawdę nie są aż na tyle inteligentne, żeby obskoczyć jakoś to. Mi się ledwo udaje to zrobić. To one mają to... Cięcie na myszkę. Zaraz ją wyrzucę przez okno. Nie, no to wina baterii, nie myszki. A nie mam chyba żadnej innej w domu. Urosłyście już? Mogę was rozpłodzić jeszcze raz? Mogę?
A gdzie jest trzecia krowa? A jeszcze nie urosła. Owce rosną szybciej niż krowy? No, kurde, nie pchaj ta się aż tak. Ty masz, nie wiem, stoł, nie wiem, czy powinnam je oznaczyć, wiecie co? Daj mi kwiatka. W sumie to miałam pomarańczowego, no ale dobrze. O, weźmiemy sobie barwnik i... tylko teraz nie pamiętam, która to była. Dobra, ta mała, o. To jest czerwona. W sumie tamta, nie wiem, która to już jest, ale powiedzmy na chybił trafił. Niech będzie ta. Ta, która nie poleci za mną. Nie. No dwie... Mogę ciebie? Mogę. A ciebie nie mogę, dobra. Czyli to ty byłaś. Uznajmy, że to jest z pierwszego, to jest z drugiego. No. Czyli te białe mam rozmnażać, a tamte będę sobie zabijać dla mięska. Chyba. Nie wiem, jak ja będę to robić. No krów nie mogę tak oznaczyć, niestety. Mam kolorowe owieczki! A mogłabym pieskowi zrobić niebieską obrożę, bo mam już lapis. Także ten. Tadam! Ale jesteś piękny. Cudowny! Przepraszam, ja po prostu nie mogę, no. Nie mogę, muszę robić zdjęcia. Nie umiem inaczej. Dobrze, już mi wystarczy. Idziemy zabrać plony. Oj, za dużo. Także no, może poza odcinkiem pójdę poszukać tych krów, coś mi się wydaje. I może poza odcinkiem uda mi się znowu ogarnąć więcej niż na odcinku. I poza odcinkiem wydaje mi się, że już będę powoli tutaj się wkopywała w dół i robiła magazyn, bo ja już nie mam miejsca w tych skrzynkach. Sobie poodkładam. O, nie no, miecz zostaje, dawaj miecz. I sobie zrobimy chlebek. Okej, mamy 10. Idealnie. Tutaj mam mało w sumie. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że sobie zakończymy. Wiem, że może taki trochę, powiedzmy, mało... no nie tyle, że nieciekawy odcinek, bo no, coś tam porobiłam, nie? O, dopasowałam w sumie pieska do swojego skina, bo ja mam niebieskie włosy na moim skinie. No. Ale zakończę, bo... No dobra, zrobiłam wyprawę po krowy. Ogarnęłam sobie krówki tutaj. Słuchajcie, zabiłam zombiaka. Dwa creepery rozwaliły mi podwórko. Jednego zabiłam, a miałam jeszcze pójść świerki zasadzić. To zaraz już to zrobię poza odcinkiem. No i w następnym odcinku mam nadzieję, że już ogarnę sobie jakkolwiek bibliotekę. Że będę miała więcej skór, zrobię sobie książki, tam trzcina sobie ładnie rośnie, przez okno możemy zobaczyć, jak sobie tam ładnie rośnie. I że będę mogła sobie już ulepszyć tutaj zbroję trochę bardziej i może bardziej tą siekierkę i bardziej mieczyk. I może już się odważę i pójdę do jakiejś jaskini, żeby były emocje, adrenalina, może nie zginę, może nie zakończę serii na 3 odcinkach, no. Mam nadzieję, że Wam się podobało, no i do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!